TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem ruchu Chorzów. Przedłużyliśmy współpracę z grupą PGD. Razem ze mną jest pan Tomasz Patrzygowski, dyrektor Floty Śląskiej grupy PGD. Mam nadzieję, że to jest tylko kolejny etap, a przed nami kolejne lata współpracy i kolejne umowy. I chciałam tutaj wykorzystać tę okazję, aby grupie PGD i panu Tomaszowi serdecznie podziękować. I mam drobny prezent sportowy. Mam nadzieję, że na najbliższym meczu będzie już można ubrać tę koszulkę. Super, elegancko, dziękuję. To coś mówi dziewiątka. Szanowni Państwo, firma Grupa PGD myślę, że jest przez Państwa również rozpoznawalna. Jesteśmy z klubem od 2014 roku, od lutego. I tak naprawdę te nasze wymiany tych samochodów są zawsze przygotowane co pół roku. Chodzi o to, żeby klub jeździł samochodami nowymi, żeby one nie były, żeby one się dobrze prezentowały i żeby zawsze były pewną też wizytówką zarówno naszej firmy, jak i klubu, który wspólnie wspieramy. Wymiana co pół roku. Tak się działo przez ostatnie lata, że były to marki japońskie, albo Suzuki, albo Nissan. Na ten moment klub jeździ Suzuki, są też w tej gamie samochody w kolorze niebieskim, tak jak ta koszulka. Myślę, że żeby nie było takiej pewnej monotonii, to następne będą Nissany, to tak mogę powiedzieć. Chciałbym, żeby to były samochody tej samej klasy, czyli fajnie by było przygotować dla klubu Nissany Qashqai. Zobaczymy, czy się uda to zrobić, bo to też jeden z liderów tego segmentu obecnie na rynku. Tak naprawdę nie jest zagrożona dalsza współpraca. Na ten moment wszystko układa się pozytywnie. Ani jedna, ani druga strona nie wręczyła sobie ani żółtej, ani tym bardziej czerwonej kartki. Nie ma żadnych kontuzji, wszystko jest elegancko, także myślę, że kolejne, że tak powiem, wymiany też będą miały miejsce. Oprócz samej współpracy organizujemy również różnego rodzaju eventy. Na najbliższy mecz przygotowaliśmy specjalną nagrodę dla kibiców, konkurs, który jest już ogłoszony na stronie klubu, na Facebooku. Konkurs pod hasłem Jadę na mecz i poprosiliśmy naszych kibiców, żeby sfotografowali się w swoich autach, w barwach klubowych, szalikach, koszulkach i przysłali nam te fotografie. I autor najlepszej fotografii otrzyma na meczu nagrodę ufundowaną przez grupę PGD. Nagrodą będzie taki specjalny polar w kolorze niebieskim również, polar wyższej półki. Myślę, że dobrze będzie komponował się, że tak powiem, z barwami klubowymi. Oprócz tego pierwszy raz tak naprawdę od momentu rozpoczęcia współpracy pomyśleliśmy o tym, żeby wybrać według nas najlepszego piłkarza ruchu Chorzów podczas danego meczu. Nie jesteśmy fachowcami, ale wiadomo, wszyscy Polacy znają się na piłce, na budowlance i na motoryzacji, także jakoś będziemy sobie radzić. Postaramy się dobrze, że tak powiem, tutaj też wypaść i też, że tak powiem, nie nadwyrężyć Państwa oczekiwań i oczekiwań kibiców i wybrać rzeczywiście tego piłkarza najlepszego. Nagrodą z kolei dla piłkarza chciałbym, żeby był samochód na tydzień do testów z pełnym zbiornikiem paliwa. Co do tego, jaki to będzie samochód, to wolałbym to zostawić do pewnych uzgodnień. Jak Państwo wiecie, mamy 11 marek samochodów, w tym każda z marek ma 10-15 modeli. Jest czym wybierać. Myślę, że zgodzimy się, że tak powiem, z wybranym piłkarzem do tego, jaki ten samochód będzie testował. Zawsze staramy się, żeby te samochody jak najbardziej odpowiadały również kolorystycznie do warunków klubów, kolorystycznych i tak dalej. Ciężko jest to zrobić, żeby, nie wiem, w ruchu były wszystkie niebieskie, ale rzeczywiście niebieski, biały zawsze najbardziej pasuje i najlepiej się wyróżnia i zawsze staramy się, żeby te kolory tutaj też występowały.